Afera Amber Gold. Obrońca chce uchylenia wyroku. Obrońca założyciela Amber Gold złożył apelację od wyroku. Obrońca Marcina P. złożył w czwartek do sądu apelację od wyroku w sprawie afery finansowej Amber Gold. Założyciel spółki został w październiku 2019 roku skazany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku na 15 lat więzienia. Wnioskuje w apelacji o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Moim zdaniem nie da się orzec co do istoty tej sprawy bez przeprowadzenia ponownego postępowania sądowego. Zarzuty przedstawione w apelacji są dość ogólnej natury. Wskazuje m.in. na naruszenie przepisów proceduralnych, przepisów prawa materialnego i błędów w ustaleniach faktycznych, powiedział obrońca oskarżonego Michał Komorowski. Apelacja została wniesiona przez adwokata po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku. Moja apelacja ma charakter zachowawczy. Na dalszym etapie będę ją jeszcze uzupełniał. Nie da się w tej sprawie bowiem, w terminie 14 dni, w pełni sporządzić apelacji. Potrzebowałbym do tego podobnego czasu, jaki miał sąd na sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku, dodał Komorowski. 3 lata procesu Sąd Okręgowy w Gdańsku ukończył pisemne uzasadnienie wyroku w sprawie Amber Gold pod koniec lipca. Dokument liczy 9345 stron i zajmuje około 47 tomów akta sprawy. W październiku ubiegłego roku, po 3 latach procesu, Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał byłego szefa Amber Gold Marcina P. na 15 lat więzienia, a jego żonę na 12,5 roku więzienia. Oprócz kar pozbawienia wolności Sąd Okręgowy w Gdańsku nałożył twórcy Amber Gold i jego żonie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze finansowym na 10 lat. Wymierzył im też karę grzywny, dla Marcina P. 159 tysięcy złotych, a dla Katarzyny P. 135 tysięcy złotych. Prokuratorzy w mowach końcowych procesu wnieśli o kary po 25 lat więzienia dla każdego z oskarżonych. Obrońcy Marcina P. i Katarzyny P. wnioskowali o ich uniewinnienie. Sąd orzekł również wobec oskarżonych obowiązek naprawienia szkody w wyrządzonej części pokrzywdzonych w aferze Amber Gold. Dotyczy to ponad 1000 osób, które nie zgłosiły swoich wierzytelności u syndyka masy upadłościowej Amber Gold i nie wystąpiły z pozwami cywilnymi przeciwko władzom spółki. Odszkodowania, które mają zapłacić tym osobom oskarżeni, wynoszą co najmniej 32 miliony złotych. Na poczet orzeczonych kar więzienia sąd wliczył czas pobytu w areszcie Marcina P. od sierpnia 2012 rok i Katarzyny P. od kwietnia 2013 rok. Afera Amber Gold Marcinowi P. postawiono ogółem 4, a Katarzynie P. 10 zarzutów. Według łódzkiej prokuratury okręgowej, która prowadziła śledztwo, Marcin P. i jego żona Katarzyna P. w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej oszukali w sumie ponad 18 tysięcy klientów spółki, doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 milionów złotych. Oskarżenie dotyczy także prowadzenia działalności parabankowej i prania brudnych pieniędzy. Według prokuratury Katarzyna P. i Marcin P. działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uczynili sobie z tej działalności stałe źródło dochodu. Amber Gold to firma, która miała inwestować w złoto i inne kruszce. Działała od 2009 rok, a klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji, od 6% do nawet 16,5% w skali roku, które znacznie przewyższało oprocentowanie lokat bankowych. 13 sierpnia 2012 rok. Firma ogłosiła likwidację, a tysiącom klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy ani odsetek od nich. Katarzyna P. i Marcin P. pieniądze pozyskane z lokat wydawali na rozmaite cele, m.in. na finansowanie linii lotniczych Old Express z nieistniejący już przewoźnik, w którym głównym inwestorem była Amber Gold, przeznaczono prawie 300 milionów złotych. Część dochodów szła też na wynagrodzenia. Ustalono, że z tego tytułu oskarżeni wypłacili sobie 18,8 milionów złotych.